Hej, 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 dzień dobry, kochani. Witam się z wami w piątek. Piątek, 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 czy piątunio. W końcu wolny dzień. Nie, źle mówię. Ale tak, z jednej strony tak, bo w końcu wolny dzień od porannego załatwiania różnych spraw, jeżdżenia, wożenia, przywożenia, zawożenia i w ogóle wszystkiego z tym związanego. Więc, całe szczęście, że dzisiaj akurat taki luźniejszy dzień pod tym względem. Ale po południu muszę jechać Aleksa odebrać z treningu i zawieźć go do Marcina. Dobra, sąsiad, myślałam, że mamuśka może się tutaj gdzieś pakuje. W każdym razie poranek miałam wolny, totalnie, totalnie luz. Obiad mam zrobiony, bo wczoraj robiłam mielone, nie wiedziałam, że mam aż tyle mielonego, więc zostało mi na dziś. No i mam właśnie taki luźniejszy dzień. I nawet sobie pozwoliłam poleżeć, słuchajcie, do której? Prawie do 10, no ale rano oczywiście wstałam. Najpierw z Aleksem, później Ignasia naszykowałam, Mateusza, wiecie, śniadania, nie śniadania. Więc summa summarum jeszcze tak naprawdę, jak oni wszyscy wybyli z domu, to położyłam się trochę do łóżka. W sumie było za 20 chyba 9, no i do 10 sobie poleżałam. Więc taki pełny, pełny relaks i chill. Miałam klienta. No, śmieję się, że dzisiaj dzień beauty, bo właśnie tatę dzisiaj obcinałam, czyli usługi fryzjerskie z mojej strony. I później mam makijaż, właśnie znajomą koleżankę maluję i też maluję ją w niedzielę, więc dzisiaj i w niedzielę taki lekki makijaż, bardziej podkreślający taki, wiecie, rozświetlenie, taki glow na twarzy. Ona chciała coś takiego szybkiego, ale właśnie ładny kontur, ładne rozświetlenie, jakiś jasny kolorek na powiekach i tyle. No i a dzisiaj nie wiem co, dzisiaj na bal na karnawałowy się wybiera, więc nie wiem co ona tam sobie wymyśli. Czy ona bardzo lubi w ogóle różowe makijaże, ma brązowe oczy i te, powiem wam, różowe makijaże tak do niej pasują. Wiecie, takie rozświetlone. Bardzo często coś z różem robię. Ostatnio jak malowałam ją na co ja malowałam ją ostatnio? Jakoś niedawno, co to było? Andrzejki? Wiem, że była na. Nie, na Sylwestra, przepraszam. Na Sylwestra malowałam ją, bo właśnie mówię coś, to było bardzo niedawno, gdzie Andrzejki. W każdym razie malowałam ją. Mieli Sylwestra w stylu lat 20. Tak, albo 20. Kurczę, teraz już nie pamiętam, ale w każdym razie właśnie taki makijaż. I też z różem, właśnie taki róż na górnej powiece, fajny, zcieniowany, rozświetlony do tego dolna powieka, granatowa, taka turkusowo-granatowa. I powiem wam, pięknie to wyglądało do brązowych oczu. A więc tak. Dzisiaj zobaczymy, co tam sobie dziewczyna wymyśli. No i tatusiek był. Obszczegóły, szczygliśmy się i tak, i ja dzisiaj naprawdę na luzie, powiem wam, naprawdę cenię sobie bardzo taki czas samej ze sobą, właśnie tak sobie w ostatnim czasie lubię pomyśleć, lubię powspominać, poplanować może za bardzo nie, bo ja nie lubię wybiegać gdzieś tam daleko w przyszłość, bo wiecie jak to jest, jakie życie jest. Ale gdzieś tam, wiecie, na dniach coś, co mam do zaplanowania, do zrobienia, więc tak sobie dzisiaj no, tylko musiałam odkurzyć. No i wiadomo, pozbierać rzeczy z wczoraj, które gdzieś tam się zostawiło, czy tam ze śniadań szykowanych, jakieś tam pierdy. No nie, no nie, no nie. No nie, no nie. Moja bluzka, tą bluzkę kupiłam sobie w Desert chyba. Desert chyba tak, jak byliśmy w Międzywodziu, tak? W sierpniu. I tak ją lubię. Po prostu ją uwielbiam. Po domu właśnie sobie ją noszę. I bardzo ją lubię. Ma taki fajny kolor z pranego różu, pomarańczo-różu, takiego, takiej moreli.
No i właśnie tak klimatem lato mi przypomina bardzo. No i tak, i pogoda za oknem robi się piękna. Jest chłodno, ale pięknie, bo słonecznie, więc super, dzisiaj będzie kolejny super spacer z Frankiem. Też bardzo lubię ten czas, słuchajcie. Ja tak najczęściej z nim wieczorem wychodziłam na taki dłuższe pochodzenie, dłuższy spacer. A to przestawiłam, też Wam mówiłam jakiś czas temu, że przestawiłam sobie ten spacer na popołudnie. Właśnie i tak się przechadzamy, czy na działki, czy tutaj nad stawem, ale tak sobie chodzimy z Frankiem i powiem Wam, że też bardzo lubię ten czas, bo najczęściej idę sobie sama na ten spacerek. W niedzielę staramy się wyjść wszyscy, wiecie, tak żeby na spacerek wyjść razem, ale w tygodniu no to jestem sama z dzieciakami, z pieskami, więc ten obowiązek na mnie spoczywa tylko i wyłącznie. Znaczy, Alex mi też pomaga, ale taki ten dłuższy spacer. Chodzi mi o ten dłuższy spacer, więc tak sobie przechadzam się z Frankiem i tak mogę sobie pogadać sama ze sobą i pomodlić się, bo ja, jak wiecie, jestem osobą wierzącą i sobie tak pogadać trochę i gdzieś tam właśnie taki czas w ciszy tak naprawdę, tak nikt do mnie nie gada, nikt mnie nie zajmuje, wiecie, gdzieś tam mojej uwagi i to jest naprawdę mega fajne, że super sprawa. Więc dzisiaj też się przyjdziemy z Frankiem, zawsze nie, żeby nie było, bo się pytam, że ktoś chce ze mną iść, ale raczej nie ma chętnych, więc pozostaje mi w samotności iść, ale nie narzekam. Tak jak Wam mówię, taki czas sam ze sobą. Proszę pana, proszę tu się wyłonić właśnie mój. O no, to nie ty. Gdzie jest mój kryzalek? A tu. Alek mnie bombarduje wiadomościami, jak zwykle. No i Ignasia sobie od po 12 zaraz chwilę odbiorę. Do babci polecę. Jeszcze przed pójdę sobie kupić serek wiejski i bułeczkę, czyli moje śniadanko. Najpierw z rana szklanka wody ciepłej. Taki mam rytuał. Szklanka wody ciepłej do tego. Właśnie jak coś chcę przegryźć, powiem Wam, że wypiję sobie tą szklaneczkę wody i często jest tak, że jeszcze później dopijam na przykład drugą, może nie całą, ale tak wiecie, jeszcze piję sobie wodę, więc często jest tak, że nie potrzebuję jeść, jakoś mnie to tak trzyma, więc zjem późno bardzo śniadanie, bo staram się ograniczyć płatki na śniadanie, bo to jest nic zdrowego. Bo kiedyś było tak, że z samego rana płateczki wcinałam, a teraz właśnie staram się, żeby tak nie było i na razie jest ok. Więc ta woda i później sobie zjadam na śniadanko albo jakąś bułę. Jak u nas przyjadą szwedzkie wędlinki, to właśnie z wędlinką, albo z jakimś pomidorem, albo serek wiejski i bułkę. I tak moje śniadanko. Najczęściej nie mogę się jeszcze tak przekonać sama siebie do takich, wiecie, jakichś bardziej bogatych śniadań, typu jakaś jajecznica, wiecie, jakiś chlebek do tego z, nie wiem, z jakimś warzywem czy coś. Tak jakoś, no nie wiem, jakoś ja wolę takie lżejsze śniadania. A dobra, krechę dzisiaj walimy. Jakkolwiek to brzmi. A dzisiaj te kreski wyszły dosyć potężne. Cały czas z tym skośnym pędzelkiem jest najlepsze, naprawdę, serio polecam. A zaraz pójdę w ogóle włosy garnąć, bo jak mam je za długo w tym bananie, to później jest niefajnie. Robiłam sobie też wczoraj henne
Stąd też moje ciemniejsze brwi, takie mogłabym mieć na co dzień. Ale no nie, oczywiście, że nie. Natura mnie nie obdarzyła ciemną oprawą, taką wiecie, bardzo, bardzo ciemną. Trzeba się wspomagać, nie? Dobra, włos podkręcony, makijaż skończony. Także ja gotowa, wyrobiłam się z czasem elegancko, bez spiny. No po prostu żyć nie umierać, naprawdę, żyć nie umierać. Dzisiaj, żeby nie było nudno, dalej dres, ale słuchajcie, zaszalałam po prostu. Top. Proszę Państwa, brzuch odkryty, no nie żebym tak poszła, ale ubieram sobie właśnie ten dresik niebieski. Znaczy mam tą, oryginalnie to mam top i górę będę miała z tego dresu, a do tego dresu właśnie niebieskiego, do tej obszernej bluzy, były leggings, ale niestety powiem Wam, że te leggingsy dostałam jakieś, znajoma pisze, także sorki za pykanie. Te leggingsy były chyba jakieś takiej albo zleżałe, albo z jakiejś takiej słabej, nie wiem, dostawy, albo takie mi się trafiły po prostu, że bardzo mi popękały, tak jakby na szwach tutaj takie dziurki się porobiły. No i niestety się nie nadają do noszenia, no do niczego tak naprawdę. Pewnie u babci się rozbiorę właśnie, dlatego też ten top przyodziałam sobie, bo u nas raczej w mieszkaniach jest ciepło. Jeszcze jak nie mam mrozów na dworze, to już w ogóle. No, a ta bluza dla przypomnienia, słuchajcie, jest właśnie bardzo, bardzo duża. O. No i o, tak właśnie. A ja sobie dopasowałam. Może identyczne nie są, bo są takie jaśniejsze, bardziej tak jakby sprane spodnie. Chyba kiedyś je kupiłam w Pepco nawet, więc tak o. Dzisiaj też dalej dresowo, dalej wygodnie, bo to jest dla mnie numer jeden. Dobra, tak, do tego buciory, jakieś kurtka jeszcze na wierzch i lecę, bo mam prawie czas na odebranie syna z przedszkola, więc skończyła się laba, skończyło się spędzanie czasu samej sobie, skończyła się wolność, moja jedyna wolność, moja kochana. Trzeba wracać do rzeczywistości, aczkolwiek mi to nie przeszkadza. Ja bardzo lubię spędzać czas w towarzystwie moich dzieci, głównie z Ignasiem, bo Aleks to wiecie, już młodzież, to zupełnie inne tematy i inne zachowanie i wiecie, tam czas, że on z matką spędzony, to wiecie, jak tylko coś potrzeba. Na pewno mnie rozumiecie, mamuśki. Paznokcie też ogarnęłam już wczoraj, więc też lepiej wyglądają, prawda? Schludniej, estetyczniej i w ogóle, nie? Jeszcze jak dzisiaj będę malowała, no to w ogóle wypadałoby, żeby to dobrze wyglądało. Sobie żartuję, nie? Nie, no tak powinno być, nie? To więc raczej nie żartuję, ale co miałam Wam powiedzieć, że lubię spędzać z nimi czas. Z Ignasiem właśnie przede wszystkim spędzam ten czas i lubię ten czas, ale no czasami mam tak, że on tyle gada, on tak nadaje, on ma tyle do powiedzenia, tyle mi do przekazania, do pokazania, że ja po prostu jestem czasami tą treścią zmęczona. On do mnie gada, czy ja wiem to, czy ja wiem tamto, żebym zgadła, jakim on jest teraz dinozaurem i w ogóle w kalambury chce się bawić. No, powiem Wam, że czasami paruje, paruje. Tak, on mózg mi paruje, bo on ma 100 tysięcy pomysłów na sekundę. Do tego jeszcze malowanie, kolorowanie. Ja jemu maluję na kartkach postacie, on je później koloruje, więc no, zajęcia jest non-stop, cały czas do roboty. Więc taka chwila dla siebie wskazana. Ja mam takie wtorki i piątki luźniejsze, aczkolwiek teraz ostatnie tygodnie to było tak, że tak naprawdę tylko ten piątek był taki luźniejszy, albo też się zdarzało, że coś było do zrobienia, więc czeka tylko sobota i niedziela. No ale akurat dziś było wolne, więc fajnie, tak. Podjecam się tym wolnym, po prostu jakby nie wiem co, ale mamuśki mnie zrozumieją. No, dobra, kochani, słuchajcie, zbieram się właśnie tutaj też. Byłam ostatnio, żeby dokupić rzęski sztuczne, bo nie wiem, czy właśnie Łąka będzie chciała sobie zaaplikować, znaczy nie ona sobie, tylko ja jej, a tam już jakąś miałam ostatnio, jak ją malowałam na Sylwestra, też jej kleiłam, to miałam takie już, no, ósemki mam, dobra. To ja kupiłam sobie dziesiątki i jedenastki, no to brawo.
Bo jeszcze miałam wziąć ósemki, ale nie wzięłam, bo mówię, a one są takie krótkie, rzadko je stosuję. Mam jeszcze jakieś tutaj rzęski, ale wiecie, wolę mieć więcej niż za mało. No, dobra. Także zbieram się, ubieram kurteczkę, lecę po Ignasia i lecimy do babci na, znaczy najpierw na śniadanko, później na kawkę. No, także miłego dzionka. Jak oglądacie to w dzień, to miłego dzionka, jak wieczór, to miłego dzionka. Moje stanowisko pracy. Musiałam, właśnie tutaj przynoszę się z toaletką, jak maluję, bo tam nie ma miejsca, więc tak. Ale ładne. Nie skasowałam, tylko rozłączyłam się. Patrzcie, jakie śliczne światło dzięki lampie. Od razu człowiek wygląda inaczej. A słuchajcie, jestem już no, trochę godzin z makijażem, bo i w ogóle włosy fajniejsze, takie bardziej rozprostowane, takie pognieciona, a nie wiecie, zrobione loki. Znaczy może loków nie miałam, ale takie bardziej skręcone, gorzej wyglądają, tak mi się bardziej podobają. No i makijaż przy tej lampie, zobaczcie, po kilku dobrych godzinach wygląda dalej ładnie, więc muszę sobie zrobić zdjęcie przy tej lampie, ciekawe jak w ogóle wyjdzie. A słuchajcie, też dostałam kilka pytań, to już na przestrzeni jakiegoś czasu, nie żeby wiecie teraz. Czy polecam telefon? Że zmieniłam telefon, czy polecam... To była cisza, pamiętacie? Pamiętacie tą ciszę jeszcze przed chwilą? Właśnie, czy polecam iPhone'a? Mam iPhone'a 12. Ja wam powiem tak. Ja mam jakiegoś pecha chyba, serio. Ekspresem do kawy nie byłam zachwycona, Dysonem nie jestem zachwycona i iPhone'em też nie jestem zachwycona. I albo ja jestem jakaś inna, albo ciężko mi dogodzić, albo no nie wiem po prostu. No, telefon jak telefon. Co jest plusem jego, to to, że bardzo, ale to bardzo robi ładne zdjęcia. Naprawdę, takie rzeczywiste to jest telefon. Ja miałam Huawei'e przedtem. Trzy chyba i ostatni jaki miałam to P20 i on robił ładne zdjęcia, ale mój kolor włosów wychodził tam wstrętny, a tak naprawdę taki nie był, żeby nie było, po prostu ten aparat w tym telefonie robił jakieś te włosy jakby zielonkawe, taki blond zielonkawy, one na żywo takie nie były, w kamerze takie nie były, a na tych zdjęciach tak wyglądały. W iPhone'ie mam w końcu, to jest pierwszy telefon, w którym mam w końcu taki kolor na zdjęciach, jaki mam w rzeczywistości na żywo, więc to jest jego ogromnym plusem i za to go bardzo, ale to bardzo lubię. Do pana, do którego chodzę, zakładać szybkę i na kamerę i ogólnie na telefon, na telefony w sumie, mówił, że właśnie, że nie opłaca się kupować tych nowszych, bo tak naprawdę niewiele tam jest lepszych gadżetów, czy tam ulepszeń, a kasa, wiecie, no dosyć spora jest za te telefoniki. Nie wiem, nie wypowiadam się, mam 12, nie mam porównania, nie wiem jak to jest w tych pozostałych wyższych iPhone'ach. Telefon jak telefon, no dobrze się pisze, dobrze się dzwoni, ładnie wygląda, jest grubszy na przykład niż... Halo? Troszkę prosimy tam ciszej? Ja na przykład byłam przyzwyczajona do Huawei'a, on był taki cieniutki, jak się przerzuciłam na iPhone'a, no to ten iPhone jest taki, wiecie, że coś trzymacie w ręce i jak niekiedy biorę telefon Alexa, to on jest taki cieniutki, więc tutaj mamy to, że jest taki grubszy, wielkościowo fajny, taki zgrabny raczej, mimo swojej grubości. Ale czy jakoś, wiecie, bym namawiała szczególnie? No to nie, no. Nie wiem, nie wiem. Może za tą cenę można kupić równie dobry albo jeszcze lepszy telefon. Ja się też nie znam. Nie mam też jakiegoś takiego super porównania. Jest okej, po prostu jest okej. Ale nie jestem jakoś tak zachwycona, że ktoś mi pisał, że jak się już przerzucę na iPhone'a, to już na pewno będę tylko iPhone'y kupowała. Nie mówię, że nie, bo pewnie jak kiedyś gdzieś tam będę chciała zmienić telefon, to zmienię na iPhone'a tylko jakiegoś tam nowszego. Ale nie, że po prostu nie widzę sensu kupowania innego telefonu, bo ten jest najlepszy, ta marka jest najlepsza i w ogóle. Po prostu może kupię kolejnego, tak jak miałam Huawei'e i kupowałam zawsze kolejnego Huawei'a. No. I jakoś tak. Ja też nie jestem jakimś takim, wiecie, typem człowieka, który bardzo jakiś tam taką uwagę przykłada do telefonów. To, co mi się nie podoba w tym iPhone'ie, to jest to, że nie mogę nim nagrywać filmów.
i nie wiem, czy to jest wina telefonu, czy też mojego komputera, ale mój komputer po prostu jest tak, że na przykład jak nagram 10 filmików, to na przykład 5 nie widzi w ogóle i nie mam pojęcia, czyją to jest winą, czy to telefon jest winny, czy laptop. Do tej pory z kamery zawsze zgrywał mi wszystkie pliki, z tamtego starego telefonu zgrywał mi wszystkie filmiki, filmy, pliki, nie było żadnego problemu. Z iPhone'em jest problem i no dlatego ja tutaj tak wiecie, winię trochę telefon, ale jak jest naprawdę, no to nie wiem do końca. No szkoda, bo to na pewno było dla mnie wygodniejsze, częściej nagrywałabym jak jestem gdzieś poza domem, a teraz na przykład mam coś takiego, że chciałabym nagrać, ale myślę sobie, Boże, jak ja nagram, na przykład, nie wiem, 5 czy 6 jakichś tam filmików, które gdzieś tam ze sobą są powiązane, no to jak 3 mi z tego wyskoczą tylko, to co ja z tym zrobię, to będzie materiał tak naprawdę w kosz. No i... Aha, no i po prostu stronie od nagrywania tym telefonem i to mnie wkurza ogromnie, dlatego że ja kupując tego iPhone'a miałam na myśli to, że jak mi ta kamerka padnie, ona na pewno padnie za jakiś czas, oby jak najpóźniej, bo baterię trzyma tak, że no na przykład dzisiaj była ładowana, a już jednej kreseczki nie mam, więc to jest tak naprawdę jeden filmik, który ja mogę nagrać i ona już pada, w ogóle jest pokiereszowana, bo już spadła kilkukrotnie, więc no może dlatego jestem taka trochę do niego anty, bardziej niż jestem za, bo właśnie przez te filmiki, bo to miało mi służyć też jako nagrywanie filmików, a po prostu jak na razie się nie zapowiada, chyba że ktoś z Was pomoże mi w rozwiązaniu tego problemu, jakim jest właśnie to, że te pliki są niewidoczne i nie ma tutaj znaczenia, jakiej długości jest film, bo to może być filmik 30-sekundowy, a 3-minutowy i czasami krótszych nie widać, a czasami dłuższych nie widać, więc to jest tak. A ja bym tutaj, wiecie, telefon mam częściej ze sobą, telefon mam praktycznie zawsze ze sobą, jak jestem poza domem i naprawdę mogłabym więcej gdzieś tam coś nagrywać, nawet ze sklepów, jak coś oglądam, patrzę, coś mnie interesuje, mogłabym wam coś takiego nagrać, żeby nie było tylko, wiecie, pustego jakiegoś gadania poza... Ojej, w domu i w ogóle, no ale no, jestem skowana na, wiecie, no kamery, ta kamera jest, ta moja taka, super, moja kamera jest dosyć spora, więc wiecie, nie będę wyskakiwała z kamerą w sklepie, bo... Zobacz, nie, to jest taki przegięte, bo się jest rozwalony to, nie, auta wypadają. Mhm. No więc tak, kochani, pomalowałam Iwonkę. Iwonka nie chciała dzisiaj rzęs, no w ogóle też wytuszyłam jej tak dosyć mocno rzęski, taki chciała makijaż dość delikatny, z taką złotą powieką, no i pomalowałyśmy się. I muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię ogólnie ten produkt taki wykończeniowy. Ja miałam kilka takich produktów do wykończenia makijażu, ale ten najbardziej mi się sprawdza. I to jest Eveline mgiełka utrwalająco odświeżająca z kwasem hialurowym i bioorganicznym aloesem. Czy ona to wszystko ma, to wiecie. Nie o to chodzi, ale ona fajnie zdejmuje mat, taki fajny błysk daje, ale nie taki, wiecie, bardzo, tak jak ja się teraz mocno błyszczę, ale właśnie tak ściąga ten taki, bo wiecie, jak ja nałożę puder po makijażu, to widać, że ten puder jest na buzi, a dzięki tej mgiełce tak fajnie zostaje taka pudrowa powłoka zdjęta i ładnie ten makijaż wygląda. No i dodatkowo na pewno trochę gdzieś tam utrwala, nie ma zaraz na początku składu alkoholu, tak jak poprzednią. Poprzednią miałam, z czego to ja miałam mgiełkę? Że z bielendy? Czy nie wiem z czego, nawet jeszcze jakiś czas temu ją miałam w szufladzie, ale no nie pamiętam, czy ja jej czasem już nie wyrzuciłam i ona po prostu tak waliła alkoholem, że dramat, i jak się nią spryskało twarz, to po prostu był takie ściągnięcie, że normalnie jakbyście się wypsikały lakierem do włosów, a kiedyś w ogóle, nie wiem czy pamiętacie te czasy, ale było, że dziewczyny spsikiwały twarz lakierem do włosów, żeby utrwalać makijaż. Prostowało się włosy, słuchajcie, żelazkiem i ja osobiście prostowałam włosy żelazkiem. Tak, proszę Państwa, żelazkiem. Takie to były czasy. Aha. Ja miałam długie włosy, więc wiecie, kładłam włosy żelazkiem. A ile razy się nie oparzyłam w ucho, to już nie będę mówiła, albo w ogóle tutaj gdzieś, nie?
No, to były czasy, tak. Trzeba było sobie jakoś radzić, słuchajcie. No, nie każdego było stać na to, żeby kupować sobie różnego rodzaju sprzęty. Z makijażu też korzystałam na przykład z mamy. Ja pamiętam czasy, jak te podkłady Liren były. Moja mama przywoziła z Niemiec maskarę z marki Nivea. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was słyszał, miał albo w ogóle słyszał o maskarze z Nivea. Moja mama przywoziła z Niemiec. Serio. Mama miała z Inglota róż, chyba z Inglota też miała pędzelek do różu. Oj, mam fajne czasy, naprawdę. O nie, mamo! No i właśnie dzisiaj siedziałaś. O, już druga kreseczka mi zniknęła z baterii, więc no naprawdę wesoło, ogólnie wesoło. Dzisiaj siedziałyśmy u babci i ja właśnie mówiłam mamie o tym, że szłam sobie, to moje też dzieło, z gliny to ułożyłam. Tylko że spadło Mateuszowi ostatnio, to nie ma oczu i pękł ten. To jest green z Rainbow Friends. Mamuśki będą wiedziały. W każdym razie tak mówię do mamy i do babci, że ja ostatnio sobie tak idę i mówię, kurczę, moja mama ma prawie 40-letnią córkę. I tak mówię, mamo, co nie? Nie? Czujesz to? Czujesz to, że ja niedługo będę miała 40 lat? Mama mówi, nie. Nie, kompletnie. I mama mówi właśnie, że nie czuje się w ogóle na swoje lata, no i że w ogóle tak, wiecie, nie uświadamia sobie tego na co dzień, że ja będę miała, wiecie, no te 36, dobra, no ale to już, wiecie, bliżej do 40, nie? Że właśnie ja będę miała bliżej do 40, że tą 40, ja to jest po prostu, no. O, wow, jak ten... czas, znaczy nie wow, jak ten czas leci, no i to jest takie, no, dopiero byłam w ciąży z Ignasiem, dopiero Ignaś się urodził, a już zaraz we wrześniu 6 lat będzie, do zerówki pójdzie dziecię, później do szkoły, zaraz 18, żartowałam, on się już na mnie patrzy. No i nie, no to jest po prostu, a cieszmy się chwilą, no na pewno, cieszmy się chwilą, bo chwile ulotne są. Dobra, kochani, przestawiam meble, jadę z tą moją toaletką tam, gdzie powinna być. Ja ogólnie nie korzystam praktycznie w ogóle z tej mojej lampy, ale no zobaczcie, jak mi się teraz przydaje. I w niedzielę też mi się przyda, bo też będę o tej godzinie malowała. Właśnie po 16 to już taka się szaruwa robi. A mówiłam wam, że taka piękna pogoda i w ogóle te wspaniałe spacery. A dzisiaj z Ignasiem szliśmy, bo z Ignasiem mi dzisiaj towarzyszył, bo jesteśmy sami. Więc razem szliśmy na spacerek z pieskiem i deszcz padł. Nie jakoś mocno, ale trzeba było kaptury założyć na głowy. W ogóle zimno się zrobiło, także nie wiem, czy ja zaczarowałam tą pogodę, czy co, ale no. Ajajaj. Zaczarowałam. No, jaka czarownica ze mnie trochę. Idę się przebierać, znaczy ubierać w sumie. Chyba tak jadę. Jadę, wskoczę tylko w tą bluzę, kurtałkę. Jeszcze z pieskiem wyjdziemy, żeby się wysuszał. I jedziemy po Aleksa. No i Aleksa odstawiam do babci na dzisiaj. Także Aleks wyjazdowy ma weekend. No i tyle, wracamy z Ignasiem, zrobimy na wieczór naleśniki, bo kupiłam sobie twaróg. Trochę staram się, wiecie, więcej białka mieć w diecie niż miałam. No, ale nie patrz na mnie! Nie patrzę. No i właśnie tak staram się, wiecie, coś tam sobie, czy jakiś twarożek, czy właśnie ten serek wiejski, jakiś więcej jajka i w ogóle, żeby dostarczać więcej tego białka. Jeszcze dzisiaj w ogóle trening nam wypada, więc mówię nam, bo moja mamuśka zaczęła ze mną ćwiczyć od jakichś 3 tygodni, czy nawet tak. W pierwszym tygodniu stycznia zrobiłyśmy tylko 2 treningi, bo jakoś tak było, a później każdy tydzień po 3 treningi jedziemy. No to 3 tygodnie, ten pierwszy tydzień taki był, no te 2 treningi były tylko zrobione. No, super. No i Musia się zawzięła i ostro ze mną ćwiczy. Ćwiczymy z hantlami, z ciężarkami. No i zobaczymy, jakie będą efekty. No, dobra. Słuchajcie, nie smęcę już wam. Zbieram się, gaszę lampę, zbieram się, idę zjeść pudding. Mam te puddingi proteinowe i właśnie sobie zjem.
One mają 20 gram białka w całości, więc też spoko. Już dzisiaj serek wiejski też wjechał, też 20 gram, więc już mamy 40 gram. Później jeszcze twarożek do tego, naleśniki, więc coś tam się nazbiera, bo ja naprawdę niedużo zjadam białka, więc przy ćwiczeniach niedobrze. Tego białka powinno być więcej, więc jakoś tak się staram, ale... Dietetycznie powiem Wam naprawdę, nie idzie mi po drodze i to jest dla mnie najgorszy punkt w całych ćwiczeniach. I wiecie, bo jeśli nie będzie tej podaży tego białka, to też efekty nie będą tak widoczne. Będzie. Coś tam będzie, ale wiecie. Ty sprzątaj, bo my zaraz jedziemy. Coś tam będzie, ale wiecie, ale licho będzie, jak to babcia mówi, więc. To takie, wiecie, jak nie widać jakichś efektów, to człowiek się troszkę bardziej zniechęca, no więc jakoś tak postanowiłam, że troszkę się do tego przyłożę, ale no ciężko mi to idzie, no muszę powiedzieć, że mi idzie to ciężko, niestety, także bieram kapcie, jeszcze kapcie. Jeszcze kapcie. O, a, takie same, rzeczywiście. Jeszcze kapcie do, słuchajcie, jeszcze cały luty te kapcie będą ze mną reniferowe. Trudno, że już jest po, trudno, ale na razie jeszcze będą. Lecę, zbieramy się. Bo jeszcze nie ma już świąt. No nie ma już świąt, nie ma, szkoda, bo grudzień szybko zleciał, a ten czas grudniowy jest taki fajny. Grudzień, chyba muszę powiedzieć, że mój ulubiony miesiąc. No chyba tak, w ogóle te ozdoby czerwone, złoto, czerwono, zielone są takie fajne. Nie będzie widać Ignaś, bo lampa świeci, wiesz? Tu włączyłam. No i. Zaraz, poczekaj, zgasimy lampę i pokażemy, zaświecimy światełko. Więc ten czas oczekiwania. Moment. Jest taki fajny, a później tak. Do wiosny. Zobaczcie, co to się zadziało. Proszę Państwa, i mamy to piękne żółte światło. Paskie. Od razu się zrobiłam brzydsze. No, dawaj. O, proszę bardzo. A T-Rex co, padł z wrażenia, czy co? Nie, rozwalili. On rozwalił go. Mhm, okej. Okay. To jest ten. Zestawy Hot Wheels od Ignasia. I ten są super. Super są oba, a ta trzecia nie wypał. A nie była jakoś chyba 160 zł kosztowała. No, a te są spoko, naprawdę. Tutaj wojna dinozaurów. Była. Dzisiaj, co miałeś dzisiaj na dzień? O, już została ostatnia kreska baterii. Także nawet nie wiem, czy cały filmik nagram. Powiedz, co dzisiaj miałeś na dniu zabawek w przedszkolu? Kogo brałeś dzisiaj? Indoraptora. Indoraptora, tak? No. Ej, a słuchaj, podoba Ci się w tym przedszkolu? Tak. To świetnie. Dobra, ej, ja bym na Twoim miejscu. A tam jeszcze ten. Nie pokonałam pisz. Smog leży. Nie pokonałam. No ale zaraz będziemy jechać, no to chwilę, moment i zaraz sprzątaj. Nie, muszę tu trafić. Dobra, okej. Okay. Tu lecimy. Środek. Nie mogę nigdzie. Dobra, kochani, słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Uważajcie na siebie, zdrówka Wam życzę jak najwięcej. Czekam na Wasze komentarze albo serduszka, emotki, minki, kciuki w górę. Ja czekam na dinozaury. A, Ty na dinozaury, no standardowo. Także czekam tutaj na Was w komentarzach i trzymajcie się ciepło, buziaczki. A ja czekam na dinusie! Buziaki! Pa!